Dziękuję. W imieniu grupy EFDD pan Farage. Dziękuję bardzo. No, bardzo się dziwię, ponieważ ja bardzo często mówiłem, że to jest centrum demokracji europejskiej, więc dzisiaj rano powinniśmy naprawdę uroczyście obejść wyniki holenderskiego referendum, ponieważ to było nie dla rozszerzenia Unii, nie dla porozumienia z Ukrainą, nie również co do przystąpienia Turcji. To było zwycięstwo demokracji, ale szczególnie to było zwycięstwo dla organizacji Gyenpöhel. To jest mała grupa blogerów, którzy uzyskali wystarczającą liczbę podpisów. To jest więc zwycięstwo bezpośredniej demokracji. Trzeba o tym pamiętać. Jean Roberto Castellaccio, który zmarł z ruchu pięciu gwiazd, trzeba o tym pamiętać. To jest sposób uprawiania nowej polityki, właśnie bezpośrednia demokracja. Pan Juncker powiedział kiedyś, że jeżeli Holendrzy powiedzą nie, to będzie katastrofa. No dobrze, ale tak zrobili. A w stronę pana Tuska, pan Van Rompuy powiedział, no dobrze, po prostu będziemy ignorować to, co powiedzą Holendrzy i dalej. Więc to jest po prostu batalion, który sam stara się o własne interesy, nie troszcząc się o Holendrów. Ale myślę, że w tej chwili sytuacja się zmienia. Ta instytucja nie może przeżyć technologii XXI wieku. Ludzie po prostu zmieniają politykę. I ci w tej sali, na pewno wszyscy w tej sali się tego boją. W Zjednoczonym Królestwie w tej chwili już odliczamy dni do naszego referendum. I z całą pewnością porozumienie z Turcją odegra rolę. Co widzimy? Szefowie Unii Europejskiej po prostu się uginają przed Erdoganem, który depcze jak tylko może na wszystkich poziomach prawa człowieka. Dzisiaj rano pan Juncker powiedział, robimy postępy. No dobrze, przyjrzyjmy się temu. 1,8 miliona ludzi w ciągu ostatnich 18 miesięcy przybyło do Europy, a my odesłaliśmy 300 tysięcy. No to no, nie wygląda, że świetnie sobie radzimy. Może jedna grupa się z tego wszystkiego ucieszy, ISIS, ponieważ oni wysłali odpowiednią liczbę terrorystów do Unii Europejskiej, zgodnie z tym, co mówi Europol. No więc trzeba temu się przyjrzeć. Muszę powiedzieć, że co do brytyjskiego referendum, to myślę, że Brytyjczycy zagłosują za Brexitem. Będziemy za naszym bezpieczeństwem w pierwszym rzędzie. No więc co to się zdziało w ubiegłym tygodniu w Holandii? To są ludzie przeciwko politykom. Wy macie pieniądze, macie wielkie firmy. Oni mają po prostu blogerów i wolę. I oni chcą rządzić. I że tak długo właśnie to miejsce powinno się nad tym zastanowić. Herr Eriksson, möchte Ihnen eine Frage. Eriksson, chcę panu postawić pytanie. Dziękuję. Mam pytanie do pana Farage'a, który siedzi na tle flagi brytyjskiej. Czy nie sądzi pan, że to mocno kłopotliwe dla niektórych Brytyjczyków, że ktoś, kto mówi na tle flagi brytyjskiej, świętuje tutaj referendum, którego jedynym zwycięzcą jest niejaki pan Putin, który zapewne teraz też świętuje brak jedności Europy i brak gotowości do współpracy z Ukrainą. Nie wiem, jak to jest z panem Putinem, ale na pewno nie życzę sobie wojny z nim. To byłby bardzo głupi pomysł. Natomiast zachęcamy do tego, by na Ukrainie obalić skorumpowanych liderów. Chodzi tutaj o to, żeby w odpowiedni sposób reagować. Myślę, że wszyscy powinniśmy ustanawiać nasze krajowe demokracje. Jeżeli będziemy ze sobą współpracować, pracować, będziemy dobrymi sąsiadami i przyjaciółmi, a czego nie chcę, to ta flaga tutaj na tle i tych wszystkich prezydentów. Nie chcę Unii Politycznej, chcę prawdziwej przyjaźni europejskiej. Teraz głos ma w imieniu grupy ENF pan Wilimski.